Witam Ciebie, widzu, w kolejnym instruktażu treningowym. Chcesz się spompować? Bierz cukier, ćwicz bicepsy. Nie zapominaj o prawidłowej technice, stabilnej pozycji oraz oddychaniu. No chyba, że masz taką maskę jak ja, to w ogóle nie musisz oddychać. Zaczynamy od serii z pompkami, obciążenie 10 kg cukru, a teraz panie i panowie, wierszyk motywacyjny. Słuchajcie. Niech zmęczenie nie przeraża. Uśmiech niech będzie, bo na końcu każdej pompki siła wzbędzie. Tym oto akcentem płynnie przechodzimy do innego ćwiczenia. Tutaj mamy trening brzucha, skosy. Trenujemy sobie, robimy sobie wymachy, 10 kg cukru w ręce, raz w prawo, raz w lewo. Czucie mięśniowe jest ważne. Kontynuujemy aż do upadku mięśniowego. Mówią, że najlepszym miejscem na przechowywanie tłuszczu jest brzuch. Po co miałby się rozprzestrzeniać gdzie indziej? Lepiej niech już będzie na tym brzuchu. Tam na bicepsach by przeszkadzał, na plecach to już w ogóle nie mówię, jakby to wyglądało. Lepiej mieć brzuch. Mój brzuch i ja mamy wspólne plany. On chce być większy, a ja chcę być mniejszy. Jak na razie współpraca nie jest idealna. Wiecie, brzuch to taki mięsień, który nie potrzebuje ciężarów, żeby się rozrastać. Wystarczy sobie leżeć na kanapie i jest coraz większy. I chłopiec coraz większy w ogóle budzi respekt. 2 metry do góry i 2 metry wszerz to są wymiary. Te wszystkie grille, te wszystkie piwa, o których teraz myślę podczas treningu, to jest straszne, wiecie? Nie chce się naprawdę, nie chce. Najlepiej by było wziąć, wstać i pójść stąd. No ale ja się poświęcam. Ja to będę robił. Nie przestanę. Nie, no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. No cóż, taka sytuacja. A jeżeli chodzi o samo ćwiczenie, to nakładacie jak najwięcej ciężarów na siebie. Tutaj na klatę możecie położyć jakieś talerzyki, albo jest lepszy sposób, czyli za plecy można w ręcznik oginąć 2 talerzyki i zakręcić ręcznik, chwycić za 2 końce po jednej, po drugiej stronie i wtedy mamy obciążenie z tyłu. Nie wiem, jak wykonujecie brzuszki, ja to robię na takim właśnie przyrządzie i mam tutaj taką łapkę pochyłą i sobie robię brzuszki na tym. Można robić brzuszki na ziemi albo poprosić kogoś, żeby przytrzymał nogi, też wychodzą bardzo dobre brzuszki, ale jak wiadomo, brzuch się robi w kuchni, więc trzeba troszkę niższą podaż kaloryczną, więcej białka i dociąć. Czas na barki. Robimy po 50-60 powtórzeń, kilka serii. Tradycyjnie, jak ja to mówię, dużo powtórzeń, a to z tego powodu, że jakoś tak mi fajniej jest robić, więc robię tak. Ponoć barki wolą mniejsze ciężary, więc tutaj też nie są za duże. Ale też gdyby tak bardziej postarać się robić wolniej, to by było dobrze. Ale jeżeli się walnie dużo powtórzeń, jest idealnie spompowane według mnie. Słuchajcie, przybyło mi ostatnio kilka subskrypcji, więc bardzo dziękuję za subskrybowanie. I oczywiście też dla nowych przypominam jeszcze raz, że tam łapka, dzwoneczek i co to się jeszcze daje? Łapka, dzwoneczek i co jeszcze? A i subskrypcje, właśnie subskrypcje, żebyście mogli zobaczyć nowe materiały na bieżąco. Dodaję również shorty, jak i zwykłe materiały. Shorty to po prostu są skrócone te filmy, które tutaj nagrywam na głównej. Co tam jeszcze z ogłoszeń parafialnych? No na razie to tyle chyba. Zobaczymy, jak będzie się, co będzie w przyszłości, jak się będzie jeszcze kanał rozwijał, czy będą jakieś challenge. Challenge będą, ale jaki format tych filmów, wszystko się okaże. Na razie nie mam więcej pomysłów niż na chwilę obecną te, które już mam. Tyle, żeście się dowiedzieli, czyli nic. Hehe. A wiem, o czym wam powiem. Przydałaby się jakaś seria o redukcji, czyli zredukować tę tkankę tłuszczową i powrócić materiały z tego. Jakby to szło. No, ja myślę, że trenował będę podobnie jak teraz trenuję, nic się nie zmieni. Tylko jadł będę inaczej, to wszystko. Co mogę więcej zrobić? Przecież nie będę biegał, dajcie spokój. A kiedy to przeprowadzę? Nie wiem.
Muszę mieć czystą głowę na to. Muszę być przygotowany mentalnie. Nie wiem, może jakąś jogę zacznę ćwiczyć czy coś. Twoją drogą byłoby to ciekawe połączenie. Tutaj filmiki jak trenuję, a zaraz joga między to. To by było coś. Tego jeszcze chyba nie było na YouTubie. Chociaż nie wiem, może ktoś już łączy jogę z machaniem handlami. Nie mam pojęcia. Na koniec jeszcze zaległe ćwiczenie. Nie robiłem tego na tym treningu, tylko na innym. I po prostu zapomniałem wrzucić w tamten filmik, to wrzucam do tego. Są to pompki odwrotne. Mi to one duże doją. Czuję po prostu się spompowany po nich, więc robię. A wiadomo, jak wiecie, ja lubię się tak czuć. Nawet jeżeli robię te pompki byle jak, to pompują mi się wtedy łapy, a nie plecy, więc też jest jakiś profit, więc warto. Najlepiej już tak na koniec, jak się... Już tak na koniec, jak się nie chce wymusić ostatnie ruchy i będzie dobrze. Więc dobijamy do końca. Dziękuję za oglądanie. Cześć, elo.